Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie wzorem lat ubiegłych realizuje letni projekt pod hasłem Wakacje z Maksem. Program skierowany jest do dzieci, które spędzają letni czas na terenie miasta. Mogą przyjść do nas wszyscy. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, dziadków. Spotykamy się w każdy czwartek miesiąca lipca na boiskach szkolnych przy szkołach w Mławie. Pierwsze spotkanie mamy dzisiaj przy szkole podstawowej numer 7. Za tydzień spotykamy się w szkole podstawowej numer 4 na Wólce. Kolejne spotkanie szkoła podstawowa numer 2 przy ulicy Sportowej. I ostatnie spotkanie finału wakacji z Maksem na terenie Mławskiej Hali Sportowej. Wakacje z Maksem mają na celu wypełnienie wolnego czasu w atrakcyjny sposób. Do końca lipca w każdy czwartek miesiąca projekt zawita do innego miejsca w mieście. Da to możliwość skorzystania z zabaw jak największej liczby dzieci. Można pograć w różne gry, można bawić różne, no, różne zręcznościowe rzeczy i no, można się pobawić z policją, strażą pożarną. Bardzo dużo jest. Są gry zręcznościowe, są różne gry. Są takie gry dla sportowców i dla takich bardziej leniuchów. Program Wakacje z Maksem obejmuje zajęcia o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym, a także profilaktycznym. Teren, na którym odbywają się zabawy, jest podzielony na sektory. Atrakcje dla dzieci przygotowują m.in. biblioteka, policja czy też straż pożarna. Chętnych nie brakuje. Mławskie instytucje chętnie włączają się w organizację Wakacji z Maksem. Mamy wielu wolontariuszy, którzy też chętnie poświęcają swój wolny czas, żeby do nas przyjść, żeby nam pomóc, żeby to wszystko fajnie się tutaj działo. Organizacja letnich zajęć w mieście nie byłaby możliwa, gdyby nie grupa niezawodnych wolontariuszy. To oni bawią się z dziećmi i pomagają przy różnych konkurencjach. Każdy z wolontariuszy odpowiedzialny jest za inne stanowisko. Postanowiłam spędzić wakacje jako wolontariusz, ponieważ akurat mam trochę tego wolnego czasu i uważam, że warto też pomóc innym i spędzić ten czas jakoś tak aktywnie niż właśnie nad jeziorem, bo jeszcze, że tak powiem, zdążę, a pomagać zawsze warto, dobro wraca. Możemy się dobrze bawić. Mamy akurat kółko i krzyżyk gry XXL. Także no naprawdę fajna zabawa. Tak. Dzieci są zadowolone. Ja ogólnie lubię malować. Jeżeli chodzi o różne makijaże, że takie, że oko pomalować sobie, ale dzieci też lubię malować. Nieraz malowałam. Wakacje z Maksem potrwają do końca lipca. Podczas wielkiego finału wszystkie dzieci, które uczestniczyły w letnich zabawach i zbierały pieczątki, wezmą udział w loterii z nagrodami.